O, ciekawa oferta. A lot nie wliczony w cenę. Jak to w hotelu jest remont i hałas? Dobra, może tutaj. Egzotyczna wyspa, niezła cena. Ale zaraz, przecież wtedy jest środek pory deszczowej. Organizujecie podróż poślubną i nie chcecie niczego przeoczyć? Zaraz powiem Wam, jak zrobić to dobrze. Podróż poślubna to moment, na który młoda para czeka, mam wrażenie, tak samo bardzo jak na ślub i wesele. To jest wyjątkowa podróż z tego względu, że to jest moment na relaks i odpoczynek po tym szalonym okresie przedślubnych przygotowań, ale też jest to pierwsza podróż dla młodych jako dla męża i dla żony. Często jest tak, że na podróż poślubną wybieracie te kierunki, które jeszcze są dla Was nowe, nieodkryte, egzotyczne. Łączy to się z daleką podróżą i ze spełnianiem podróżniczych marzeń. Ale żeby to odbyło się w łatwy dla Was sposób, ale też było profesjonalne, szybkie, to musicie znaleźć odpowiednie biuro podróży, które dla Was tym tematem się zajmie. Do niedawna, mam wrażenie, te biura podróży w ogóle niczym się od siebie nie różniły. Wszystkie miały w swojej ofercie ten sam charter, te same hotele w danych destynacjach. Jeżeli chodzi o biura podróży, to mam wrażenie, że teraz ten temat bardzo się rozwinął. Są to firmy, które składają się z ludzi, którzy naprawdę pasjonują się podróżami. Są to firmy, które nie idą już teraz na łatwiznę, tylko szyją dla Was wycieczki na miarę. Są to miejsca, które sprawdzają absolutnie każdy aspekt tej podróży, żebyście nie mieli rozczarowania, na przykład związanego z pogodą. Czyli w momencie, kiedy na przykład chcecie lecieć do Tanzanii i marzy Wam się przepiękne safari, to osoba z tego biura podróży doradzi Wam, kiedy najlepiej w taką podróż pojechać, a nie wyśle Was właśnie w sam środek pory deszczowej, gdzie może będzie bardzo ciepło, może będzie świetna cena, ale jednocześnie na pewno będzie bardzo mokro. My postanowiliśmy polecieć podczas podróży poślubnej w 4 miejsca, natomiast w momencie, kiedy byliśmy na Bali, wyobraźcie sobie, przyszedł tajfun i tak padało przez kilka dni, że w ramach ewakuacji przelecieliśmy do Dubaju i ja byłam tak załamana tym Bali i tym deszczem i tą okropną pogodą, bo tak naprawdę mimo tego, że mieliśmy przepiękną willę, nie mogliśmy jej opuszczać, bo wiecie, jak w egzotycznych krajach pada, to mniej więcej tak pada, jakbyście sobie weszli pod prysznic. Mega ważną rzeczą jest to, żebyście swoją podróż poślubną zaplanowali z odpowiednim wyprzedzeniem. Po pierwsze, ze względu na to, że wtedy nie musicie z niczego rezygnować, tylko jesteście w stanie zarezerwować naprawdę wszystko, na czym Wam zależy i nie musicie decydować się na półśrodki. Po drugie, jeżeli to zrobicie na dużo wcześniej, to możecie liczyć na niezłe stawki do minus 30% w stosunku do takiego rezerwowania na, powiedzmy sobie, ostatnią chwilę. I po trzecie, bardzo polecam Wam przyznać się w biurze podróży, że ta Wasza wycieczka to jest podróż poślubna. Zupełnie inaczej jak u make-upistki. Bo jak u make-upistki powiecie, że chcecie makijaż, kasuje Was 300, jak powiecie, że ślubne, to 8. Dobra, koniec żartów. Warto przyznać się do tego, że jest to podróż poślubna, z tego względu, że możecie liczyć na różne, bardzo miłe gesty ze strony zarówno biura podróży, jak i samych hoteli, w których rezerwacje zostaną dokonane. Najważniejsze jest to, żeby ta podróż z założenia spełniła wszystkie Wasze marzenia. Ale co najważniejsze, ta podróż po prostu musi do Was pasować. Więc jeżeli jesteście osobami, które lubią po prostu się wygrzać w słoneczku, to może faktycznie jakaś rajska wyspa, Malediwy, Seszele, to może być kierunek dla Was. Ale jeżeli lubicie action, to może wejście na Kilimandżaro, a potem odrobina odpoczynku w Tanzanii będzie dla Was super opcją. Jeżeli nie macie natomiast pomysłu, to zawsze możecie się zainspirować. Ja mam tutaj taki super przewodnik od DreamGo Exclusive Travel, Inspiracje podróżnicze. Słuchajcie, to jest naprawdę cieniutka książka z tyloma pomysłami, że ja jestem zakochana. No i pięknie, pierwsza kartka otwieramy jest co? Podróż dookoła świata. Wyobraźcie sobie, jaki to jest czad polecieć w podróż poślubną dookoła świata.
Ale dookoła świata nie oznacza dla każdego tego samego. Tutaj podróży dookoła świata jest kilka. Przykładowe trasy. Londyn, Nowy Jork, San Francisco, Los Angeles, Sydney, Johannesburg. Super. Kolejny przykład. Kostaryka, Ekwador, Wyspy Galapagos, Nowa Zelandia, Australia, Tajlandia, Tanzania. Brzmi jak marzenie. Sri Lanka, Malediwy, Indonezja, Fidżi, Peru. Dalej, jeżeli o, bo nie każdy też lubi upał i słońce, ale na przykład podróż na Alaskę. Co jest fajne, to o czym Wam wspominałam, że tutaj przy tej inspiracji od razu znajdujecie najważniejszą informację. Kiedy? Czyli Alaskę wiemy, że robimy między majem a wrześniem. Belize między grudniem a majem. Więc bardzo ważne, i to jest absolutnie Wasza decyzja, i chyba to jest jedna z pierwszych decyzji, którą musicie podjąć, to kiedy chcecie wylecieć. Czy to jest podróż Waszych marzeń, na którą trochę jeszcze musicie poczekać, czy to jest podróż, w którą chcecie wyruszyć następnego dnia po ślubie. Wydaje mi się, że w ogóle teraz na czasie i w trendach jest Afryka. Afrykańska przygoda, przepiękne safari, świetne lodże, oglądanie zwierząt, żyrafka na śniadaniu, która podjada Wam z ręki. To są niesamowite przygody i niezapomniane przeżycia. Znalazłam tu jeszcze jako inspirację miejsce, do którego sama mam ogromną ochotę polecieć. Mamy tu Japonię i znalazłam też rejsy wycieczkowe, czyli coś bliskie mojemu sercu, bo ostatnio też właśnie na takim wielkim statku byliśmy i to było cudowne doświadczenie. Oczywiście słuchajcie, katalog katalogiem, natomiast ogromny kawał wiedzy i inspiracji jest na ich stronie internetowej. Biuro podróży DreamGo Exclusive Travel jest w stanie uszyć podróż na miarę Waszych marzeń. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, więc spokojnie możecie tutaj im zaufać. Mają też takie trzy cudowne połączenia. Już Wam powiem. Podczas jednej podróży Bali, Singapur, Malediwy, czyli przepiękne balijskie dżungle, nowoczesne miasto i willa na wodzie na Rajskiej Wyspie. Albo Los Angeles i rejs po Hawajach, czyli amerykański sen, a potem cudowny relaks na przepięknych zielonych wyspach i safari w RPA plus wypoczynek na Mauritiusie. Myślę, że słuchając tego wszystkiego już macie ogromną ochotę na wakacje. Ja też. Na koniec mogę Wam powiedzieć, że mam dla Was super wiadomość od biura podróży DreamGo i jeżeli będziecie rezerwować podróż właśnie z nimi, to na hasło Izabela Janachowska otrzymacie 1000 zł zniżki od pary. Pamiętajcie, że to jest biuro podróży, które ma eksperta do każdego kierunku, który wybierzecie, więc macie ogromną pewność i gwarancję, że to będą dobrze zaplanowane wakacje. Ja już Wam trochę zdradziłam na temat mojej podróży poślubnej. Wiecie, jakie były wpadki, czyli Wasze ulubione informacje zostały przekazane. Natomiast zupełnie serio chciałabym zapytać, gdzie Wy planujecie swoją podróż poślubną, dokąd się wybieracie, co jest Waszym marzeniem, koniecznie podzielcie się tym ze mną w komentarzach. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!